Dzień Ewangelizacji Młodzieży na taką skalę zorganizowano po raz pierwszy w zeszłym roku. Wówczas w wydarzeniu tym wzięło udział 2000 osób. W tym roku frekwencja była nieco niższa. W tym roku wiemy, że z racji sytuacji, która jest w szkołach, to trochę baliśmy się o frekwencję, no bo nie mają szkoły. Trochę może część z nich musi się opiekować młodszym rodzeństwem, ale ja jestem bardzo zadowolony z tej liczby ludzi, która przyszła. Pomysł jest w sumie trochę odgapiony od Bielska, bo oni rok wcześniej już to robili i bardzo dobrze im to tam zadziałało, więc my postanowiliśmy pójść trochę tą samą drogą, dlatego że te rekolekcje przy parafiach wieczorami no nie gromadziły zbyt wiele młodzieży, a tu widzimy, że ta forma, też to miejsce, gdzie oni no zupełnie inaczej się czują niż w kościele, jakoś tak może bardziej swobodnie. Przed młodzieżą wystąpił m.in. Arkadio. Taki raper, nawrócony człowiek, który też mówi im o tym, w jaki sposób wyrywał się z różnych swoich zniewoleń życiowych. Dzień Ewangelizacji Młodzieży był również okazją do spowiedzi. W drugiej części spotkania odbyła się msza święta w kościele świętej Marii Magdaleny. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego x.pl Marta Szymik.